Witam serdecznie po przerwie. Na naszej zielonej kanapie już ostatni gość w dzisiejszej galaktyce. Artur Gnat, dom marki Max von Jastrow. Witaj serdecznie. Witam. Porozmawiamy sobie o marce, bo jakiś czas temu już mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać. Dzisiaj troszeczkę w innym ujęciu, ale tak na początek, jak ktoś nas nie oglądał. Czym jest marka? W takim bardzo, bardzo dużym skrócie jest to komunikat. Po prostu. Który informuje, który wyróżnia dany produkt od innego produktu, przede wszystkim nazwą. W drugiej kolejności znakiem graficznym, w trzeciej całą sumą wyobrażeń na temat właśnie tego produktu. Czyli to, z czym kojarzymy dany produkt, daną firmę, czy ewentualnie z jakością i tak dalej, na to wszystko się po prostu pracuje, tworząc markę. Inaczej możemy powiedzieć, że marka jest to obietnica, bo takie streszczenie niejako tej definicji też funkcjonuje, a więc obietnica pewnych właśnie walorów, pewnych stałych, niezmiennych korzyści dla odbiorcy. I o ile my kojarzymy marki raczej w takiej formie sprzedażowej, czyli typowo mówiąc, kojarzymy to ze sklepami, z marką odzieży czy też obuwia, ale kwestia marki może dotyczyć zupełnie innych aspektów, których może się nie spodziewamy, bo może dotyczyć też miasta. Absolutnie tak. Miasta, powiaty, województwa, kraje. Jest cały sektor marketingu terytorialnego, który dokładnie zajmuje się konkurowaniem miast, między innymi miast między sobą. I dokładnie tak jak produkty starają się sprzedać, tak samo miasta starają się w cudzysłowie sprzedać osobom, które chcą zapłacić za przyjazd jako turyści, za przyjazd jako mieszkańcy. Przez wiele lat zapomnieliśmy o tym, że należy się starać o na przykład pewne grupy mieszkańców. Cierpią wiele miast, regionów, cierpi na przykład na niedosyt i niedobór pracowników wykwalifikowanych. W tym momencie miasta muszą zabiegać, muszą niejako kupić nowych mieszkańców o odpowiednich kwalifikacjach. Wreszcie miasta starają się o inwestorów. A więc tych, którzy kupią na przykład przysłowiowy kawałek terenu po to, żeby wybudować fabrykę i dać miejsce pracy. To wszystko bazuje na bardzo zbliżonych mechanizmach konkurowania, jakie znamy z konkurowania na rynku produktów z marketu. Czyli nie różni się wbrew pozorom to jakoś strasznie. Nie, mechanizmy dokładnie pozyskiwania są bardzo podobne, wykorzystywane są podobne kanały komunikacji. Widzimy reklamy, tak, na ulicach, widzimy billboardy, widzimy ogłoszenia prasowe, spoty telewizyjne, które dokładnie starają się sprzedać produkt, którym jest miasto. Oczywiście ten produkt się różni od zwykłego produktu, jako że miasto jest, funkcjonuje teoria miasta jako tak zwanego megaproduktu. Jest to bardzo skomplikowany produkt, adresowany do bardzo wielu odbiorców. Tak naprawdę nie ma jednego produktu, jakim jest miasto, ale są dziesiątki, nawet setki poszczególnych produktów adresowanych do różnych odbiorców, które niejako funkcjonują w tym samym miejscu. My jesteśmy przyzwyczajeni, bo na pewno nieraz widzieliśmy spoty reklamowe zachęcające naszych obywateli do wyjazdu za granicę, czyli na przykład, nie wiem, załóżmy Turcja takie spoty przygotowywała, ale teraz coraz częściej faktycznie pojawiają się spoty dotyczące konkretnych miast i nasze miasto, nasz region również się reklamuje w ten sposób, czyli my też staramy się tą markę jakąś wytworzyć, jak nam idzie. 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 Staramy się w marketingu, a zwłaszcza w marketingu miast, bardzo dużą rolę odgrywa czas. Trzeba czasu, aby pewne rzeczy się w głowie poukładały. Kilka lat temu mieliśmy, dosłownie chyba dwa lata temu, byliśmy świadkami pewnej zmiany. Zmiany w strategii marki województwa zachodniopomorskiego, która owocowała między innymi nową nazwą marki. To jest też pewne nowum, do którego nie wszyscy są przyzwyczajeni, że nazwy marketingowe miejsc także można tworzyć. A więc województwo nazywa się Województwo Zachodniopomorskie. Marka Pomorze Zachodnie. Proszę zwrócić uwagę na nieodległy Stargard szczeciński, który od kilku lat funkcjonuje i wykorzystuje strategię marki bazującą na nazwie Stargard.
bez określenia szczeciński. Aha. I teraz faktycznie ta zmiana, oprócz tego, że będzie sama, że tak funkcjonowało gdzieś tam w naszych umysłach jako Stargard, to teraz faktycznie ma to jakieś tam swoje administracyjne przełożenie. Administracyjne, które wynika z tego, co przynajmniej obserwuję, z pewnego oczekiwania mieszkańców. Nie jest to decyzja administracyjna, jako że sama procedura zakłada między innymi konsultacje społeczne i kilka lat temu też obserwowałem, jak w Stargardzie ten proces przebiega. Jest to zmiana z mojego punktu widzenia, jest absolutnie oczekiwana przez mieszkańców. Oczywiście zawsze znajdą się głosy tych, którzy podważą sensowność, wskażą na koszty. Niemniej droga przyjęta przez Stargard jest drogą bazującą na minimalizowaniu kosztów. Między innymi wykorzystano, a właściwie czekano przez kilka lat na moment zmiany dowodów osobistych po to, żeby mieszkańcy bezkosztowo mogli już w dowodzie posługiwać się nową nazwą, po prostu Stargard. To jest też, myślę, takie, ponieważ Stargard Szczeciński, to miasto, już teraz Stargard, to miasto już nie jest takim malutkim miasteczkiem, które gdzieś tam jest przyklejone do Szczecina. Ono faktycznie gdzieś tam się rozrosło i myślę, że z tego też wynika, że obywatele tego miasta chcą jakiejś takiej swojej tożsamości, a nie bycia przyklejonym do miasta, które jest obok. Z tego, co mogę, co do mnie mam, jest kilka powodów. Między innymi jest to chociażby właśnie chęć usamodzielnienia się, przynajmniej nazewniczo, Stargardu, który może nie wszyscy wiedzą, on historycznie zawsze był Stargardem. To są lata 50., kiedy doklejono niejako to określenie szczeciński. To jest jeszcze ciekawsze. Nie ma to żadnego uwarunkowania historycznego. Natomiast pamiętajmy też, że Stargard zawsze był miastem dużym, miastem, które był konkurencyjnym w stosunku także do Szczecina. Były także w historii wojny toczone między Szczecinem a Stargardem. A dzisiaj obserwujemy Stargard i patrzymy na Stargard jako chyba najbardziej znanego beneficjenta inwestycji zagranicznych w naszym województwie. Największe inwestycje zagraniczne od lat właśnie są lokowane w Stargardzie. I jest to, podejrzewam, jeden z powodów, dla którego włodarze chcą skrócić tę nazwę, która dla zwłaszcza inwestorów zagranicznych zupełnie nie wprowadza niczego dobrego, to określenie szczeciński, jako że sama główna nazwa Stargard jest bardzo atrakcyjna. Tak, to prawda. Jest zrozumiała, łatwo ją wypowiedzieć, zwłaszcza w krajach pozostających w kulturze, czy wpływie kultury łacińskiej, języka łacińskiego. Jest to jedna z niewielu nazw, która w naszym regionie, która po wojnie nie uległa zmianie. Większość była zastępowana, była tłumaczona, natomiast Stargard funkcjonuje bez zmian. Jest to piękna nazwa, zwłaszcza przez miasto jest wykorzystywana od kilku lat strategia, która w ogóle bazuje na takiej zabawie, bo to jest zabawa, na akcentowaniu członu star. Jako gwiazda. Aha. Ma to także odzwierciedlenie w sloganie promocyjnym miasta, Stargard pod szczęśliwą gwiazdą. Bardzo, bardzo fajny pomysł i myślę, że to posunięcie generalnie jest dobrym posunięciem, patrząc na to, co się dzieje, tym bardziej, tak jak wspomniałem, że nie niesie to ze sobą nie wiadomo jak olbrzymich kosztów, plus za ten pomysł z przeczekaniem, z tym, żeby obywatele Stargardu mogli sobie spokojnie dowody powymieniać i też za to nie płacić. Kolejne ciekawe miasto, które teraz będzie przychodzić swego rodzaju metamorfozę, to jest Poznań. Co tam się będzie działo? Albo co się już wydarzyło? Na pewno myśli Pani o pewnej informacji, która została ujawniona przez media. Wprost prezydent Poznania zadeklarował chęć odejścia od kierunku, w którym budowano dotychczasową markę Poznań Know-how, a więc Poznań miasto, które wykorzystuje wiedzę, takie trochę techniczne, może technokratyczne spojrzenie na miasto i niemniej bardzo dobrze oceniane, bardzo skutecznie, a przede wszystkim konsekwentnie budowane, bo w budowaniu marek, a zwłaszcza marek terytorialnych, liczy się konsekwencja. Oczywiście pewne rzeczy podlegają modyfikacji, zmianie, natomiast bardzo źle widziana jest taka radykalna zmiana. Jeżeli w tym momencie słyszę, że Poznań chce odejść od tej strategii na rzecz pewnego pozycjonowania wokół pojęć takich jak woda i zieleń,
a mówimy o tym, rozmawiamy w Szczecinie, tak, w mieście Floating Garden, tak. No to w tym momencie my jako mieszkańcy Szczecina możemy się trochę no, zaśmiać, tak, no gdzie ta woda, gdzie ta zieleń w Poznaniu? Dokładnie, to u nas jak najbardziej, my tym możemy się szczycić, no Poznań chyba... No raczej nie, raczej browary, no, ma swoją, ma Maltę, tak, ma obszary zieleni, natomiast w marketingu, a zwłaszcza w brandingu, czyli w budowaniu marek miast, chodzi o wyróżnienie się. I tak jak Szczecin, przynajmniej w Polsce, jako pierwsze miasto, oparł się na fundamencie tych pojęć, jakimi są woda i zieleń, no tak Poznań w tym momencie będzie absolutnie wtórny. A to nie przystoi tak nowoczesnemu, rozwiniętemu miastu, jakim jest Poznań. Co w takim razie mogło przyświecać? Często są to różne powody. Ja nie znam do końca przesłanek, którymi kieruje się prezydent, natomiast niestety często polityka kładzie się cieniem właśnie na zarządzanie marką miasta, więc nowy prezydent, nowy marszałek, nowy burmistrz chce wyrzucić do kosza to, co zostało zbudowane. Pamiętajmy, że marki nie budują prezydenci. Marki budują mieszkańcy. Ja zawsze przestrzegam przed takim wyrzucaniem do kosza czegoś, do czego są, z czym się utożsamiają mieszkańcy, tak? Miasto to nie jest tylko, to nie jest firma. Miasto to jest miejsce, gdzie żyjemy, gdzie rozwijamy się, gdzie kochamy. To jak gdyby pojęcie tożsamości marki miasta naprawdę jest o wiele bardziej głęboko zakorzenione w ludziach niż tylko marki firmy. Często jak gdyby zarządzający miastami zapominają o tym. No może chcą się wykazać niepotrzebnie. Mają wiele innych obszarów, żłobki, przedszkola, drogi. Żeby się wykazać. I niech się tam wykazują. Dokładnie. Ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że to było ciekawe spotkanie. Udanego urlopu, bo jeszcze pół wakacji przed nami, także dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Artur Gnat, dom marki Max von Jastrow, a ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i za spędzenie ze mną ostatniego wakacyjnego wydania programu Galaktyka Pomerania. Zobaczymy się na pewno tuż po wakacjach. Od września zapraszam na premierowe odcinki. Udanego urlopu.